10. Bloods. Stany Zjednoczone, Kalifornia, 24 tysiące członków, głównie czarnoskórych. Organizacja powstała w 1971 roku, w momencie kiedy kilka lokalnych gangów połączyło swoje siły. Symbolem gangu jest kolor czerwony. Gang w latach 70. zajął się handlem narkotykami, zrzeszał nawet kilku znanych raperów, którzy byli zamieszani w ten proceder oraz proceder prania brudnych pieniędzy zarobionych właśnie na narkotykach. Członkowie gangu byli również właścicielami jednej z najpopularniejszych wytwórni muzycznych w Kalifornii, Death Row Records, która wypromowała takich artystów jak Dr Dre, Snoop Dogg czy Tupac Shakur. 9. Crips. Za początek działalności gangu uważa się rok 1969. Gang działał w Kalifornii i w latach swojej świetności liczył nawet około 30 tysięcy członków. Dochody organizacji pochodziły głównie z handlu narkotykami. W 2002 roku gang ten został prawie całkowicie rozbity przez policję, jednakże działalność gangu jest wciąż widoczna i wciąż rośnie. Gang nawet stworzył swoje oddziały w kilku miastach na świecie, m.in. w Holandii czy Wielkiej Brytanii. 8. Hell's Angels. To międzynarodowy klub motocyklowy założony w 1948 roku przez weteranów II wojny światowej, którzy po powrocie z frontu mieli problemy z przystosowaniem się do życia w kraju, w którym nie prowadzi się już wojny. Członkowie organizacji jeżdżą głównie na maszynach marki Harley-Davidson. Klub według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości jest organizacją przestępczą i utrzymuje się głównie z wymuszeń, handlu narkotykami i kradzieży. Organizacja ma charakter rasistowski i do jej szeregów przyjmowani są wyłącznie biali. 7. Bractwo Aryjskie. To organizacja przestępcza działająca na terenie amerykańskich zakładów karnych, głównie w stanach Arizona, Teksas, Kalifornia oraz Ohio. Liczba członków organizacji wynosi około 15 tysięcy. Wbrew nazwie obecnie gang przyjmuje w swoje szeregi także nieczystej krwi białych. Organizacja została stworzona w 1964 roku na terenie zakładu karnego o zaostrzonym rygorze San Quentin. Podobnie jak większość gangów więziennych, także Bractwo Aryjskie posiada własne tatuaże i symbolikę. Do najpopularniejszych tatuaży należą takie znaki jak 3 szóstki, pajęczyna na stawie łokciowym czy koniczyna. 6. 18th Street Gang. Szacuje się, że gang ma od 30 do 50 tysięcy członków w USA oraz Meksyku. Powstał na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w latach 60. Organizacja zrzesza głównie członków o pochodzeniu meksykańskim i jest blisko powiązana z meksykańskimi kartelami narkotykowymi. Utrzymuje się głównie z handlu narkotykami, kradzieży i handlu żywym towarem. Podczas ponad 60 lat swojego istnienia gang dokonał ekspansji na wiele innych terenów. Między innymi ma swoje odnogi w Hiszpanii, Australii, Anglii, Francji, Niemczech, Chile czy Peru. 5. Yamaguchi Gumi. To najpotężniejszy gang działający w ramach jakuzy, uważany za jedną z największych organizacji przestępczych na świecie, zrzeszający około 40 tysięcy aktywnych członków. Gang zarabia miliardy dolarów rocznie na wymuszeniach, hazardzie, handlu bronią i narkotykami, prostytucji i machinacjach finansowych na giełdzie. Organizacja działa na terenie Japonii. 4. Primero Comando da Capital. Według rządu brazylijskiego to największy gang w tym kraju, zrzeszający 20 tysięcy członków, z czego około 6 tysięcy z nich odsiaduje wyroki. Siedziba gangu mieści się w Sao Paulo, ale organizacja jest aktywna w całej Brazylii, Paragwaju i Boliwii. Gang zajmuje się głównie handlem narkotykami, porwaniami, morderstwami na zlecenie i handlem bronią. 3. Latin Kings. To jeden z największych gangów w Stanach Zjednoczonych. Skupia członków z Ameryki Południowej i Europy Zachodniej. Znakiem rozpoznawczym jest tatuaż z koroną i inicjałami LK. Gang zajmuje się handlem narkotykami oraz zabójstwami na zlecenie. Początki działalności grupy sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Organizacja zaczynała swoje działanie na terenie Chicago w USA, a obecnie działa w niemal 160 miastach na terenie całej Ameryki Północnej. 2. Mara Salvatrucha. to latynoski gang liczący około 10 tysięcy członków w Stanach Zjednoczonych oraz około 40 tysięcy członków na całym świecie. Założony w latach 80. na terenie Los Angeles w stanie Kalifornia w USA. Członkowie gangu są znani z tego, że pokrywają swoje ciała charakterystycznymi tatuażami, które robią sobie nawet na twarzach. Organizacja zajmuje się przede wszystkim przemytem, handlem ludźmi, wymuszeniami, kradzieżami i praniem brudnych pieniędzy. 1. Mungiki. To nielegalna paramilitarna organizacja plemienia Kikuyu w Kenii, która powstała w latach 80. Dochody organizacji pochodzą głównie z haraczy ściąganych od przedsiębiorstw oraz działań ochroniarskich. Aby zostać członkiem organizacji należy mieć ukończone 18 lat, referencje od innych członków organizacji oraz przejść półroczne, bardzo wyczerpujące przeszkolenie wojskowe w buszu.